który teraz 26, czyli 26 lat, ćwierć wieku strzelił jak zbica strzelił. No Jezusie Panie Rate, ja jest 25-6 roków starszy. Tradycja jest bardzo ważna, bo po prostu w dzisiejszym tym cywilizowanym świecie, tym multikulti, musimy dbać o swoje korzenie, o swoje tradycje, które po prostu gdzieś na przestrzeni wieków były wypracowane. No i ten konkurs Kosciuszka właśnie ma za zadanie to, żeby podtrzymywać takie właśnie polskie, staropolskie, nasze podhalańskie, bo Jogurol, a w Chałupie Góralskiej się to dzieje i to robi Radio na Góralską Nutę. No musimy o to po prostu dbać. Kiedyś wspólnie z moim współpartnerem radiowym Józefem Bawią świętej pamięci my to związkiem robili. No dziś wprowadzam już nowych ludzi, którzy no po części może do tyle mają lat, co ten koszyczek ma, ale ważne, że chcą robić. Przychodzą ze swoimi dziećmi. I to mnie bardzo cieszy, wierzę w to, że póki dobra Bozia da rady mnie wspomóc, biznesy polonijne i zdrowie będzie, to będziemy to po prostu kontynuować. Zapraszacie wszystkich, nie tylko górali, co roku? Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. Zapraszamy nie tylko górali, inne grupy etniczne, żeby pokazać tym z innych części świata, że Polacy po prostu nie gęsi swoją właśnie tradycję mają i żeby pokazać, że nie zając jajka znosi i nie zając jest tą tradycją, bo przecież filozofowie od wieków się zastanawiali i do dzisiaj się zastanawiają, kto pierwszy był, kura czy jajko, jajko czy kura. A że chrześcijaństwo przyjęło ten symbol święconego jajka, tego baranka Bożego, tego zmartwychwstałego, to jest po prostu tym bardziej dla nas szczególne, żebyśmy wiedzieli skąd, co i po co jest nam potrzebne. Za chwilę tutaj ksiądz biskup będzie święcił, będzie błogosławił te dary Boże, ale zanim zaczniemy to całą ceremonię poświęcenia i opowieści o tym, chciałbym tu po prostu wam opowiedzieć o pewnych rzeczach, co dzisiaj haw, czy dawniej tutaj w Polsce na Podhalu na przykład się przygotowywał. To jest ten odpowiedni stół. Stół zawsze był na biało ubrany, bo biały obrus symbolizował i Pana Jezusa i niewinność. Na stole musiało być chlebuś, taki okrągły, piękny, wiecie, chlebuś, tutaj jest dość duży chleb, który niesie się do poświęcenia. Ten chlebuś był bardzo ważnym czynnikiem, bo kiedy tego chleba brakło, to był głód. Nie było co jeść. Ważnym czynnikiem było właśnie to jajko, które szło się do święcenia. Jajko jest symbolem życia. Wiecie, dawno ci mądrzy ludzie się zastanawiali w świecie, co było pierwsze, jajecku czy kura? Kura czy jajko? Jak wy myślicie, co było pierwsze? Jajko? No widzicie, to pewnie tak, bo z jajka jak po... Kura będzie wysiedziała kilka tygodni na tych jajkach, wysiedzi, po prostu wykluje się takie małe piesklątko kurczak. Ale też i ważnym właśnie symbolem chrześcijaństwa jest baranek. Czy kto wie, kiedy ten baranek ma roków? Ile lat? Wojtek, ja ci się nie pytał, ja rozmawiam z dziećmi. Ja urodzę z dziećmi. 26 lat, czyli od początku, jako my po prostu zaczęli ten koszyczek korkus, koszyczka wielkanocnego. Baranek symboluje Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego. Tutaj jest i w cieście, i w cukrze,
Ważnym czynnikiem jest po prostu sól. Sól, o której się zawsze gadało, że ty jesteś solą ziemi. Sól konserwuje, sól daje smak. Bez tego prawie ze życia może nie być. Zawsze się na talerzyku robiło, dawało się soli i trochę rysowało się paluszkiem na tym krzyż. I się szło święcić. Święciło się też masło. Masło jest symbolem płodności zwierząt, łączności człowieka ze zwierzyną, łączności tego, co nam ziem po prostu daje. Bardzo ważnym czynnikiem jest krzon. Ostrość, wiecie, krzonu. Też jest to dodatek jako smakowy, jako ważnym czynnikiem w życiu po prostu mieszkańców ziemi. Krzon jest dodawany do buroków ćwikłowek, jest i też tu ocet. Ocet, nie wiem, czy wiecie, czemu ocet też jest i święci się. Czy wiecie, dzieci? Nie wiecie. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, to mu w ostatniej chwili podano, bo się mu chciało pić, to mu podano na takim kiju, na dzidzie, dzida, podano mu po prostu gąbkę nasączoną octem. I o tym na przykład wczoraj w drodze krzyżowej, wczoraj w kościele było czytane i o tym było wspominane. Woda. Bardzo ważna rzecz. Bez wody nie ma życia. Sami wiecie. Lubicie wodę? Pić, kąpać się? Lubicie? No właśnie. I tą wodę święconą się też zatrzymowało. Jeśli było ktoś chory, skropiał się, jeśli dom, co by jakby jakieś moce nieczyste, kiedy burza przychodziło, to też się i kropiło. Bazie, bardzo ważna rzecz. To jest właśnie pokazane, jak się budzi po prostu życie na ziemi po właśnie zimie. Bazie spełniają różnorakie zwyczaje, obyczaje. Rolnik, kiedy wiecie, szedł siać, orać tymi poświęconymi baziami, pierwsze wkładał pod pierwszą skibę. A jak was gardło bolało, to babcie dawno dawały taką, wiecie, kotkę, żeby połknąć, to podobno gardło nie bolało. Miałem tu krzon, gadałem o krzonie. Kto chce spróbować krzonu i powiedzieć, co to jest? Chodźcie. Kto chce spróbować? Chodźcie, chodź. Spróbuj tutaj. Mały kawałeczek wziąłem. Chcesz spróbować? Powiesz mi, co to jest, jak smakuje. Chcesz? No jak ci smakuje? Powiedz. Weź się odwróć tu do tego pana. Powiedz tu. Jak ci smakuje? Niedobrze. A jak niedobrze? Ostre, gorzkie, piecze. Piecze. No widzisz, krzon jest po to, co by trochę popiół, będzie zdrowszo. Święciło się takie babki, kołoce, mazurki, zjedzenia, szynki. Wszystko, co było na przednówku po zimie, na przednówku wiosennym, to się na stole powinno znaleźć i to się święciło w sobotę wielkanocną, a w niedzielę rano po rezurekcji, w czas rano, zaczęło się po prostu śniadanie. W Polsce się świętowało dwa dni, ale tutaj mamy jeden dzień. My możemy być szczęśliwsi tym bardziej, bo ci, co tu przychodzą, to tak jakby już było święto. Moi drodzy, mamy tu też wodę, nie wiem, czy gadałem, z rzeki Jordan. Przywieziona tydzień temu z rzeki Jordan. Będzie tutaj po prostu do tego dolana przez księdza biskupa. Będzie poświęcono. Tą wodę będzie można zabrać. Ekscelencjo, księże Andrzeju, biskupie, serdecznie zapraszam, oddaję w ręce dzieci i tych wszystkich, którzy tu przybyli z tymi swoimi darami Bożymi.
A was proszę o trochę takiego wyciszenia się, bo się za chwilę będziemy modlili i posłuchajmy, co ksiądz biskup ma do powiedzenia. Bóg zapłać serdecznie, panie Andrzeju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jaki ja jestem z was dumny. Czy ja wam mówiłem już, że jestem z was dumny? Pierwszy raz to było? A teraz, jak będziecie cicho, to na zakończenie też wam powiem, jaki jestem z was dumny. Bo Pan Bóg słucha nas najbardziej, jak jesteśmy właśnie wyciszeni, cicho. Więc rodzice wasi wiedzą, dlatego wasi rodzice są bardzo cicho. Są cicho? O, rodzice, ja tu słyszałem od dzieci, że a ja was tak chwaliłem, a oni mówią, że nie jesteście cicho. Dlatego trzeba dzieciom dawać dobry przykład. Bardzo serdecznie również witam pana konsula Rusieckiego, który jest widocznym znakiem tej naszej łączności z naszą ojczyzną. Wielu z nas się tam urodziło. Ojczyzną również tradycji, które dzisiaj są tak bardzo widoczne. Bardzo się cieszę, że mimo swoich obowiązków rozlicznych, jakie ma, zaszczycił nas swoją obecnością. Bardzo serdecznie dziękuję również Związkowi Podhalan za to, że tak kontynuują te piękne tradycje. I wam, drodzy bracia i siostry, że zachowujecie tę tożsamość, bo tak jak Ojciec Święty, Święty Jan Paweł Wielki mówił, że jak człowiek ma swoją tożsamość, wie kim jest, to nie można nim manipulować. Dlatego my budujemy tę tożsamość i tym, a młodzi nasi, Polonia, oni budują tą tożsamość przez to, że widzą to, co my im przekazujemy. I kiedyś, po kilku pokoleniach, oni mogą już językiem polskim nie mówić, jak znam życie tu amerykańskie, ale ta tożsamość, tradycje, one są w naszych polonijnych domach zachowywane, bo to nam daje zdrowe poczucie, kim jesteśmy. Dlatego Wielkanoc ma wyraz ten religijny oczywiście, ale również ma ten wyraz różnych tradycji, które kontynuujemy. Dlatego dziękuję wam za to, że tak pięknie te tradycje kontynuujemy. Te tradycje, za które wam bardzo dziękuję, przekazujcie nieustannie temu młodemu pokoleniu, żeby oni później również je kontynuowali w tym jako wyraz tego, kim są, żeby czuli się mocni, żeby nimi nikt nie manipulował. I niech dodają te amerykańskie tradycje również po to, żebyśmy mogli to, co piękne w naszej kulturze polskiej, w naszej wyznaniu wiary, które odnawiamy dzisiaj, żebyśmy mogli kontynuować. A teraz już życzenia, a później pobłogosławię wam, nie tylko poświęcę wodą, ale pobłogosławię trzema krzyżykami, jak to biskup ma przywilej błogosławić, tak, że będziecie mieli poświęcone i pobłogosławione trzema krzyżykami. Więc bardzo ważna rzecz. I nawet jak co, to trzeba się trzy razy przeżegnać. Trzy razy na to kąty się przeżegnać. Więc życzę wam, drodzy bracia i siostry, aby ten czas, który spędzamy w naszej wspólnocie wiary, jako chrześcijanie i katolicy, przenoszony był do naszych domów, żebyśmy w tych domach cieszyli się. I nie tylko cieszyli się, ale żeby tą radością, abyśmy tą radością się dzielili z tymi, których kochamy, z naszymi najbliższymi. Ale nie przestajcie tam, bo miłość to ma do siebie, że nie można ją objąć i powiedzieć tyle. Miłość jest tak wielka, bo Boża, że ona wystarczy dla wszystkich, którzy są na świecie. Bo tak nas Bóg kocha, tak bardzo nas Bóg kocha. Jak Bóg nas kocha? Kto pokaże rękami, jak Bóg nas kocha? Pokaż, jak Bóg nas kocha rękami. Z
całego serca nas kocha, że nie można powiedzieć, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna. Także te dzieci nasze pięknie rosną i mądre są i wierzące są też, dzięki Bogu. Dlatego radujcie się i dzielcie się tą radością, jak powiedziałem. Zapraszajcie innych. W innych narodach mają różne zwyczaje. Jeden z nich jest, na przykład Meksykanie mają taki, że przygotowują obiad dla ludzi ubogich. Nie tylko dla siebie, ale przygotowują i noszą w swojej okolicy do tych, których nie stać na to, żeby można zasiąść przy stole. I czasami sobie odmawiają po to, żeby podzielić się z innymi. My mamy swoje zwyczaje, ale jak powiedziałem, nie zapomnijcie o wszystkich innych, zwłaszcza teraz, kiedy przypominamy sobie, jak mamy być miłosierni jako chrześcijanie i katolicy. Rozmawiajcie ze sobą, zwłaszcza dziadkowie, proszę was, dziadkowie, ci, którzy mają dziadków, jakie to błogosławieństwa, babcie, żebyście rozmawiali, żebyście mówili tym dzieciom, oni czasami nie będą chcieli słyszeć, ale mówcie mimo wszystko właśnie o tych tradycjach, o zwyczajach rodzinnych, o historii swojej rodziny, żeby oni wzrastali właśnie w takim mocnym chrześcijańskim i ludzkim środowisku. Życzę wam tego wszystkiego i niech ta moc Boża, która płynie z tej nocy zmartwychwstania Pańskiego, towarzyszy wam i niech pobudza nadzieję, że jesteśmy przeznaczeni dla nieba. Wesołego Alleluja. Widzę, że już dzieci zaczynają mówić, to znaczy, że ksiądz biskup mówi długo, prawda? Teraz przechodzimy do tego elementu bardzo ważnego, poświęcenia wody. Troszkę doleję tej wody też z Jordanu, ale soli, żebyśmy nie zapomnieli. Pamiętacie, po co jest sól? Sól do smaku jest sól i również chroni przed zepsuciem. Jak się posypie solą, to chroni przed zepsuciem. Dlatego jak się do wody dosypie, soli do wody, to ona chroni przed zepsuciem wodę i w ten sposób również poświęceni, żebyśmy się nie zepsuli. A jak się zepsujemy, to jaki jest zapach? Pachnie czy śmierdzi? Śmierdzi. Dlatego słuchajcie wszyscy tej nauki od dzieci, żeby się nie zepsuć i żebyśmy wszyscy pachnieli, a nie śmierdzieli. Więc teraz... Czy to mam wszystko? Patrzeć, czy ksiądz biskup wyleje wszystko, czy tylko trochę, dobra? Wszystko. Wszystko? Okej. Tak, wszystko. Jak ja was słucham, we wszystkim dobrym ja was słucham. A teraz zrobimy tu krzyżyk i teraz tej wody dodamy w imię Ojca i teraz Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Teraz co trzeba zrobić? Pomieszać, żeby się rozpuściła, żeby już... I teraz będzie ksiądz biskup pobłogosław Panie Boże, co my błogosławimy, poświęcamy. Niech ta woda, która przypomina nam o życiu i życiu wiecznym, niech będzie znakiem naszej również radości, ale niech będzie mocą Twojego błogosławieństwa na tych wszystkich, którzy zostaną pokropieni, jak również te dary, które przynieśli z radością i wdzięcznością, niech będą pobłogosławione. A teraz chcesz tu czytać, trzymać księdzu biskupowi czy pana gdzie? I co, wszystko ksiądz biskup wydał, czy tylko trochę? Wszystko, bardzo dobrze, tak miało być. I modlimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę.
W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a później wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstanie. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej zdałeś życie światu, pobłogosław ten chleb i wszystkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszystkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niech błogosławieństwo Boże stąpi na tych wszystkich tu zebranych, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz będę błogosławił, dlatego trzeba, tak, i trzeba się przygotować, bo ksiądz biskup nie żałuje wody święconej. Dlatego wy jeszcze się nie podsmarowywali, prawda? Ale ci, którzy już nałożyli sobie na twarz troszeczkę make-up, to nie uważają, bo wody poleci dużo, dobrze? All right. Proszę się odsunąć od parkietu, żeby ksiądz biskup, jego ekscelencja miała możliwość przejścia i poświęcenia tych koszyków, darów bożych. No i przy okazji was, jego mości biskupie, nie załójcie wody. No bo wiadomo, że w poniedziałek to jest lany poniedziałek, także słuchajcie, możemy go dzisiaj obchodzić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy bracia i siostry, zwłaszcza tu w naszym polonijnym, chicagowskim terenie. W te święta, które napawają nas tą wielką nadzieją, ale również i radością, obyśmy również nie zapomnieli o wdzięczności za nasze odkupienie i za nasze zbawienie. Niech te święta przeżywane nie tylko w duchu ludzkim, przy zastawionym stole, oby wszystkim wystarczyło, będą również czasem na to, abyśmy wspólnie rozmawiali o tym, co Bóg dla nas uczynił tak wspaniałego, że możemy mieć prawo do nieba. I tam podążamy właśnie dlatego, że Pan nasz Jezus Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał. Niech ta radość, nadzieja i wiara i miłość towarzyszą wam nie tylko podczas tego święta, ale również na cały rok nadchodzący. Niech te rozmowy, a mam nadzieję, że będziecie je mieli przy stołach, właśnie o tych sprawach, ale również i o ludzkich sprawach. Zwłaszcza dziadków proszę, aby rozmawiali na temat, co pamiętają, żeby wnukowie przejmowali te piękne tradycje, ale również historię rodziny, żeby wiedzieli, że pochodzą z pięknego narodu, z dobrego narodu, z mocnego narodu, z narodu, który swoje życie i swoją historię oparł o właśnie zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Życzę wam zatem szczęśliwych, radosnych
świąt i wesołego Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No życzę wszystkiego dobrego zmartwychwstałego Pana Jezusa, wszystkiego, co ten dzień, ten szczególny Wielkiej Niedzieli dzień niesie, smacznego jajka, mokrego, tradycyjnego polskiego dęgusa, co by się stało zadość. Alleluja.